I niektórzy dzisiaj szukają Jezusa pośród umarłych w jeszcze innym znaczeniu. Stawiają go w szeregu obok założycieli wielu innych religii. I jeżeli to zrobimy, to również go tam, to również go nie poznamy, nie rozpoznamy go. Nie znajdziesz prawdziwego Jezusa, stawiając go pośród założycieli różnych religii czy światopoglądów. Dlaczego? Ponieważ w ten sposób szukasz żywego pośród umarłych. I tu również jest zachęta, po prostu nie szukaj go tam. Szukaj go tam, gdzie obiecał, gdzie powiedział, że znajdziesz. Szukaj go w głoszonym słowie. Szukaj go w sakramentach Kościoła, chrzest, komunia. Szukaj go we wspólnocie uczniów. Oczywiście on jest obecny pośród trudów naszego życia. Każdego dnia, kiedy gotujesz, sprzątasz, kiedy jedziesz z autem do mechanika, kiedy jesteś w pracy, zarabiasz, naprawiasz rurę. Jest w tym wszystkim, ale jest w tym wszystkim w ten sposób, że nie opuszcza nas, że jest z nami pośród naszych trudności i wyzwań. Wielcy przywódcy religijni, filozofowie pomarli, a ich ciała użyźniły ziemię. Natomiast Jezus powstał i żyje. No zobaczcie, Budda, można wymieniać, Mahomet, Konfucjusz, umarli. Platon, Sokrates, Immanuel Kant, Arystoteles, Nietzsche, Darwin, Gandhi, Haile Selassie, umarli. I pewnego dnia, kiedy umarli, stanęli przed Trybunałem Chrystusowym, przed tronem Chrystusowym. Nie jako równorzędni założyciele różnych religii, ale stanęli jako stworzenie przed Stwórcą, jako ludzie przed Królem Królów. I oczywiście wiemy, że są różnice w nauczaniu różnych religii, założycieli różnych religii, tak, są duże. Można powiedzieć, jeden uczył reinkarnacji, drugi mówił a Jezus mówi na przykład o niebie i piekle. Jeden ma, nie wiem, miliard wyznawców, drugi pół miliarda wyznawców. Takie rzeczy można sobie tutaj wymieniać, ale nie na tym polega główna różnica. Budda, Mahomet, Konfucjusz, Haile Selassie, Brahmini hinduscy, Jezus nie należą do tej samej kategorii. Jeden jest żywy, a reszta umarła. Jeden jest stwórcą, a pozostali są stworzeniami. Jeden jest bez grzechu, a pozostali zgrzeszyli. Jeden powstał z martwych, inni pozostali w swoich grobach. Czyli różnica między Jezusem a resztą religii jest taka, jak między życiem a śmiercią. I każde życie, każdy styl życia poza nadzieją zmartwychwstania jest po prostu powolnym umieraniem. I wielu ludzi po prostu żyje tak, aby umrzeć. To jest nasz cel, kres i tak dalej, nic więcej. Nie widzą celu, dla którego się urodzili. No urodziłem się, żeby umrzeć, tak? To, co się narodziło, musi umrzeć. Bo skoro jesteśmy produktem, jak niektórzy sądzą, ślepej, bezosobowej ewolucji, skoro powstaliśmy, nie wiem, nasi przodkowie powstali z bagien, no to skończymy w bagnie. Natomiast zmartwychwstanie oznacza nadzieję, że możesz żyć wiedząc, że będziesz żył wiecznie, jeżeli tylko zaufałeś Synowi Bożemu, Bogu, drugiej osobie Trójcy Świętej, temu, który przeszedł przez śmierć, powstając do życia. Apostoł Paweł w liście do Kolosan, mówiąc o Chrystusie, ten werset z trzeciego rozdziału, zaraz go jeszcze raz znajdę. Jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. Zobaczcie, on tutaj mówi, żebyśmy nie tylko przypominali sobie o tym, gdzie jest Jezus, ale on mówi, wy umarliście wraz z Chrystusem. Przeszliśmy też my przez śmierć. I teraz ktoś może powiedzieć, ale jak to, chwila? Jak przez śmierć? No on rzeczywiście został ukrzyżowany i powstał. No to rozumiem. Dlaczego Paweł mówi, że my też umarliśmy z Chrystusem? Kiedy? Jak? No odpowiedź jest taka, że on pisze do ludzi wierzących. On tu nie mówi,
słuchajcie, wszyscy ludzie na świecie umarliście z Chrystusem. No nie. Niektórzy umrą w grzechu i powstaną na sąd. Natomiast Paweł pisze do Kolosan, czyli do wierzących, mówiąc, że jeśli tylko zaufaliście Chrystusowi, oddaliście swoje życie Jemu, nawróciliście się, umarliście z Nim, stary człowiek umarł. Nie ma już starego Pawła Bartosika sprzed nawrócenia. Mogę oczywiście wspominać i miło wspominam pewne chwile z mojego dzieciństwa i młodości, ale w Chrystusie oto wszystko jest nowe. Jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie. Czyli mamy udział nie tylko w Jego śmierci, ale mamy też udział w Jego zmartwychwstaniu. Umarliśmy dla martwego świata, a życie, które mamy, jest ukryte z Chrystusem w Bogu.